Witam, witam tutaj Karpiu Terra i witam Was w kolejnym filmie, który no, robię pierwszy raz w swoim życiu, ponieważ dzisiaj to zrobię coś w stylu takiego tutoriala. I pokażę Wam mniej więcej, jak możecie przygotować swoje zwierzęta, czy to mrówki, czy właśnie jak ja tutaj mam modliszkę, na Wasz wyjazd, kiedy Was nie ma przez około tydzień, dwa tygodnie, może nawet troszeczkę więcej. Będzie mało zbliżeń, o ile w ogóle jakieś będą. Chciałbym sobie z Wami tutaj troszeczkę porozmawiać. Także jeśli przyszliście tutaj po to, żeby widzieć jakieś piękne zbliżenia, czy oglądać mrówki, to możecie już po prostu wyjść z tego filmu. A więc co. Koniec mojego gadania i przechodzimy do głównej części odcinka. Dobrze, także wracając do wstępu, ale ja już sobie tutaj w sumie zacznę robić, to w dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób przygotować Wasze kolonie na Wasz wyjazd. Czy to jedziecie, nie wiem, na wakacje, na tydzień, dwa tygodnie, czy po prostu wyjeżdżacie na parę dni, to jednak trzeba na ten wyjazd dłuższy czy krótszy w miarę przygotować nasze wszystkie kolonie, czy... co tam macie właściwie? Każde zwierzę. Trzeba odpowiednio przygotować, aby sobie poradziły przez ten czas. Yy, my będziemy tutaj przygotowywać mrówki, moją karmówkę oraz modliszkę, która jest tu. Tu widać cień od terrarium. Yy, więc co? Na początek powyjmujemy sobie wszystkie... Yy, podaj nie podajniki, tylko podstawki na jedzonko dla nich. Teraz dobra, przechodzimy do Ruby. Ja Wam to może przyspieszę, żebyście się aż tak nie nudzili. A w ogóle tak jeszcze abstrahując od naszego timelapse'a, to proszę napiszcie mi, czy I... słyszycie jakąś zmianę, jakąś różnicę w tym dźwięku. Jakości dźwięku, który był wcześniej, a który jest teraz, ponieważ no, dla mnie jednak różnica jest. No, dlatego po prostu jestem mega ciekaw, więc prosiłbym Was o napisanie w komentarzach, że no, po prostu Wasze odczucia po tym i sobie jak chcecie, możecie wejść w chyba dwa czy trzy odcinki do tyłu, gdzie było nagrywane jeszcze mikrofonem starym, bo teraz mam nowy mikrofon co już, mam nadzieję, mogliście zauważyć w poprzednim odcinku. Po przyjeździe, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze taki serwis tych aren konkretny, bo już, no, tu się zrobił lekki syf, dlatego myślę, że powinniśmy po prostu coś takiego zrobić. I ja w tym momencie skończyłem wyciągać jedzenie mrówkom, także widzimy się w momencie, kiedy już nałożę im nowe i będziemy je tam wkładać. A ja sobie jeszcze przy okazji troszeczkę z Wami porozmawiam. Umyłem już nasze podstawki i w tym momencie to, co musimy zrobić, to uciąć kawałeczki folii, bo tylko trzy moje kolonie dostaję na takich, reszta natomiast dostaję na folii aluminiowej, także musimy je odpowiednio dociąć, żeby na każdą po prostu starczyło. Gdyby ktoś pytał o mój wyjazd, czy będą z tego jakieś filmy, oczywiście, że będą. Słuchajcie, mam naprawdę spore plany odnośnie tego, co chcę zrobić. Więc myślę, że wyjdzie naprawdę nieźle. Jeszcze Wam nie będę zdradzał, gdzie jadę, ale na końcu filmu pokażę Wam, co będę ze sobą brał na ten wyjazd. I tak jadę na dwa tygodnie. Także film, który widzicie teraz, to ja już jestem na wyjeździe. I film, który będziecie widzieli w następnym tygodniu, to ja będę wtedy prawdopodobnie świeżo po przyjeździe do Polski. I w ogóle napiszcie mi, bo to mnie bardzo ciekawi, jak wy macie z wyjazdami. Czy jedziecie gdzieś w tym roku, czy jednak odpuszczacie z wiadomych względów. Teraz przygotujemy sześć kolonii oraz, sześć kolonii modliszki oraz modliszkę, przepraszam, modliszkę oraz karmówkę. Ponieważ tylko one tego wymagają, bo reszta kolonii, czyli trzy, cztery kolonia, siedzą sobie w probówkach grzecznie. I im się nic nie powinno stać, ponieważ to są samotne królowe. I właśnie, chciałbym podziękować użytkownikowi Alpaka, ponieważ wypatrzył on jako pierwszy. Jeszcze ktoś tam chyba wypatrzył, ale wypatrzył on jako pierwszy w poprzednim filmie, że u naszej mesorki, że u mojej mesorki właściwie łażą roztocze. Chciałbym za to podziękować, bo prawdopodobnie uratował mi on królową, ale szczerze powiem Wam, że no nie mam pojęcia jaki los ją czeka, bo się ostatnio mega dziwnie zachowuje. Probówkę już jej trzy razy zmieniałem. I mam nadzieję, że jakoś to przeżyje, że przetrwa. No bo już mega chcę hodować mesory. To są strasznie ciekawe mrówki. Mam już dla niej formikarium po poprzedniej kolonii, właśnie mesorów. Bo mi zostało, one mi niestety też padły. Mam mega pecha do tych mesorów, Wam powiem. Ale mesory mesorami, a my teraz musimy dać pełno miodu kolonii Camponotus z Ligniperda. I one już dostaną miodu do tej takiej dużej. Bo to ile one miodu zjedzą, ja im ostatnio dawałem tą jedną dużą i dokładałem im za dwa razy w ciągu jednego dnia po karmieniu. Więc są mega żarłoki. I też przez tydzień, czyli takie no u mnie gdzieś dwa trzy karmienia, bo ja się staram mrówki karmić co około 3 dni, ponieważ zjadają już przez ten czas. No dobra, dam im jeszcze troszeczkę miodu, żeby ta, żeby to kółeczko było fajnie zrobione i obok mam, słuchajcie, karteczkę, na której mam rozpisane wątki, które chciałbym poruszyć o, o specjalu. No bo można to tak nazwać, ale szczerze chciałbym jakąś kreatywniejszą nazwę na te wyjazdy wymyślić, ponieważ będzie ich więcej. Eee, słuchajcie, no. Mówiłem wam ostatnio... No, chyba mówiłem. Jeśli nie mówiłem, to eee, nagrywałem maraton. Yy, maraton miał się składać z pięciu odcinków i teraz yy, ja to nagrywam yy, już Wam powiem kiedy, ja to nagrywam yy, w środę 8 lipca sorry za fokus. nagrywam to w środę 8 lipca yy, i... no teraz byłby już trzeci odcinek maratonu, a w sobotę kiedy Wy to oglądacie już by było po maratonie no ale cóż, yy, niestety nie uda mi się go nakręcić, nagrałem dwa odcinki z czego jeden, kiedy usuwałem, czyściłem sobie pliki na karcie. To niestety usunąłem około pół godziny materiału. Także niezbyt fajnie. Został mi jeden odcinek, i ten odcinek będzie publikowany za tydzień, kiedy będę wracał z wyjazdu i co? Będę tam ciągle poruszał temat maratonu, który. No niestety nie dojdzie do skutku. Mam plan go zrobić na początku września, albo jeszcze wcześniej. Bo teraz po prostu nie mam na to ani czasu, ani warunków. Także przepraszam Was za to, ale po prostu maratonu nie będzie. Poza nagraniem już im nałoży, nałożyłem tutaj białko. Możecie sobie popatrzeć, ten pakunek idzie dla Flawusów, ten dla lignipert, tutaj dostał jeszcze ona Świerszcza. Ten dla Nigerów, ten idzie dla Rubidy, ten dla Myrmiki, a tamten dla, dla nikobarensisów. Więc już Wam to wszystko wyjaśniłem. W ogóle zrobiłem sobie taką deseczkę, tak, żeby właśnie przenosić tego typu rzeczy. Jak karmię, to sobie na tym wszystko tnę, potem nakładam na to, idę na regał i rozdaję wszystkim. Także napiszcie, jeśli Wam się podoba. Mi się osobiście podoba. Dajemy im teraz jedzonko na pierwszy ogień, Manika. W ogóle nie mam pojęcia, ile wyjdzie ten film, ale po tym co chcę zrobić, mam wrażenie, że no z myślę 20 minut odcinka może wyjść. Więc nie wiem jaka będzie oglądalność tego, ale może komuś się to w jakiś sposób przyda. W planie teraz mamy jeszcze Dać im probówki z wodą, ponieważ y, nauczyłem się na swoich błędach, że koloniom, które nie, ma, nie są w probówkach i nie mają y, nawadniania, trzeba dać zawsze, ale to absolutnie zawsze, jakąś zapasową probówkę z wodą, gdyby się skończyła, bo przez moją głupotę w ten sposób właśnie, że nie dałem moim mrówkom probówek z wodą jedna kolonia mi padła, była to kolonia manika Rubida, która już miała dwie robotnice, słuchajcie. No ale dobra, no, przez moją głupotę już się nauczyłem, że tak się nie powinno robić. Ten... Teraz mamy nasze mirmiki. Jedna sobie łazi na arenie tylko tego, o, teraz widać. Jedna sobie łazi na arenie. Dajemy im ten pakunek tylko nie widzicie tego, bo mogę mi się ciężko to robi. O Mamy je i do myrmik Wiem, że one mają probówkę, ale no, jednak, przezorny, zawsze ubezpieczony. I tu Wam pokażę. Zrobiłem takie probówki ze strzykawek, bo mi zabrakło zwykłych. Że tu jest zabezpieczone plasteliną w tym miejscu. Tu jest dostęp do wody przez watę. No i myślę, że im to wystarczy. Nawet myślę, że tego nie potrzebują, ale no. Wolę im to jednak dać. Ale o jejku. Ale fokus zły. Przepraszam za to. Muszę Was dać tu. No, robotnicy, bo mi tu. wadzisz strasznie. Mermiki już mamy odhaczone. W ogóle, sorry, jeśli ten materiał będzie trochę. Będziecie mieli wrażenie, że jest trochę z pośpiechu nagrywany, ale rzeczywiście jest on nagrywany. Pośpiechu, ponieważ jadę, wyjeżdżam w piątek, czyli jak w sobotę macie film, to już wtedy będę pewnie na miejscu. Dzisiaj jest środa i muszę nagrać dwa filmy. Jeden, właśnie teraz, widzicie ogarnianie wszystkiego i wam zaraz pokażę, co będę brał na wyjazd. A następnym filmem będzie unpacking, bo sobie zamówiłem kilka. Rzeczy, bo już mi się powoli zaczęły kończyć, czyli jakieś tam wężyki, jakieś areny małe, właśnie te mini areny mega mi się spodobały, dlatego sobie wziąłem dwie kolejne. Kosztują 25 zł, może to dla niektórych drogo, dla niektórych niedrogo, ale dla mnie się po prostu wydają... Fajne i przydatne, i super, że mówiłem do Was bez kadru na arenę. Świerszcze, jakby co już jest zabity, i to im włożę tutaj, bo z boku mam w tym miejscu lampę i w tym miejscu lampę. Zatem trochę nie mam. O, właśnie uderzyłem jedną z nich. Także trochę nie mam pola. No i co? Ligniperdy jako kolejna kolonia są już odhaczone. Więc jak mówiłem, zbliżeń nie będzie i troszeczkę Wam teraz poopowiadam o filmach, które bym chciał zrobić. Już Wam przed chwilą mówiłem, że teraz jest ten film, co jest teraz. Wow, wspaniała polszczyzna. Yy, następnym filmem... O, czekajcie, jeszcze zanim Wam powiem. Nigery. No, tu będzie widać. Yy, następnym filmem będzie unpacking, bo będę go jeszcze dzisiaj nagrywał, czyli w tą środę. Następne filmy, następnym filmem, czyli trzecim, będzie prawdopodobnie feeding moich wszystkich kolonii i nie tylko kolonii. Po feedingu mam w planie zrobić montaż, w sensie składanie i umieszczanie nowego regału, bo już mi się miejsce zaczyna kończyć na tym, już właściwie mi się skończyło, już nie mam gdzie dawać kolonii. Więc muszę sobie, aha, do Nigerów jeszcze idzie probówka, więc muszę sobie kupić nowy i teraz nie wiem, czy kupię sobie taki sam jak mam teraz, bo teraz mam taki czteropółkowy, yy, za pięć dych z Castorem regał metalowy i myślę, czy by kupić taki sam, bo wtedy by mi wyszedł fajny narożnik z tych regałów albo, no i gdzie dać teraz probówkę? Sorry, że nic nie widzicie, ale nie mam jak Wam to pokazać. Fajnie, tu idzie próbówka. Więc yy, będę sobie musiał poszukać jakichś regałów fajnych i nagram wam film z montażu tego oraz z wstawiania do mnie i przekładania niektórych rzeczy ze starego regału na nowy. Mm, teraz, żeby mi nie wybiegła żadna robotnica, bo będzie smutno. O. I udało się pięknie. Tu on przechylę trochę. Mamy wszystko. Myślałem, żeby są też dać. Yy, świerszcza, ale no, po krótkim namyśle stwierdziłem, że to im wystarczy. To teraz zakręcę i będziemy przechodzić do naszej gastriki, czyli modliszki gwinejskiej. Jesteśmy już przy naszej modliszce. No i co wypada zrobić, aby nic jej się nie zdało, żeby bezpiecznie sobie tutaj siedziała przez tydzień? Oczywiście musimy jej zrosić terrarium. No i jeszcze teraz, przy okazji, o. Teraz to masz kolorki, ci powiem. No teraz to jest, słuchajcie, modliszka, nie? Jakby co jak co, ale gastryki to są naprawdę genialne modliszki. Teoretycznie jednobarwne, ale do mnie na przykład bardzo przemawiają. Obok już, nie, nie będziecie, nie będziecie tego widzieć, ale obok już mam pojemnik ze świerszczami. Dostanie, czekajcie, na i Myślę, że dostanie jednego świerszcza, bo ją ostatnio też karmiłem yy, w miarę, no tak gdzieś co dwa dni, więc odwóg ma nie najmniejszy. Mam świerszczyka i spróbujemy ją nakarmić. Czekajcie, yy, świerszcza widać, mam nadzieję. Dobra, jedziemy z tym. Będziemy jej tutaj. O! O! Chwyciła! Słuchajcie! Jak ja kocham patrzeć na tą modliszkę, kiedy ona łapie te świerszcze. Spróbuję Wam tu zrobić jakieś zbliżenie. Miało być bez zbliżeń, no ale przy takiej modliszce to muszą być. Tylko gdybyś się nie gibała jeszcze. O! No i słuchajcie, jedzenie na żywca, tak zwane. Tak więc to, co nam teraz pozostaje do zrobienia z tą panią, to jest yy, zroszenie terrarium. Tu, jak widzicie, jest trzykrotka, która rośnie, wam powiem. Tylko ja mam taki zraszacz, że on ma kaprysy, że raz yy, zrasza normalnie, a raz nie działa. Dlatego tam jej troszeczkę więcej dam. Yy, tu jej zroszę ściankę lekko. I co? E, tyle jej absolutnie wystarczy. Jak będzie trochę za dużo, to najwyżej odparuje. Nic się takiego złego nie stanie. O, chociaż tam chyba troszeczkę przelałem w tym miejscu. O, aczkolwiek to sobie wsiąknie. E, zostawię jej tutaj otwarte terrarium, żeby jakby jakaś wilgoć miała jeszcze wyparować. To niech sobie wyparuje. Terrarium będzie zaraz obok mnie. Mamy nasze świerszczyki, ponieważ nimi się... Na początku zajmiemy. To nie jest taka typowa hodowla, ponieważ ich nie hoduję, aby się rozmnażały, tylko po prostu je hoduję na, zwyczajnie na karmówkę. Tutaj możecie zobaczyć: są koreczki chyba po mleku i na nich im podaje pokarm. O, wypadałoby tu trochę przeczyścić. Ale myślę, słuchajcie, że dadzą sobie radę przez ten tydzień. Jak wrócę, będę im to już musiał umyć całkowicie. Dajemy im teraz nowe jedzonko. Mamy już nowe koreczki, do których w tym momencie damy im po prostu to, czego będą potrzebowały, czyli taki można by rzec zestaw, który im za każdym razem daje. Po pierwsze od lewej strony zacznijmy. Tu, mają, tu jest wata zwykła, na tą watę Tą watę po prostu zrosimy wodą, aby była wilgotna tak do oporu, żeby miały jakieś źródło wody. Więc do niej dosyć sporo tej wody musi wejść. Jeszcze to tak można ubić w ten sposób. No i po prostu trzeba nalać do tego wodę, bo gdybyśmy tak normalnie nalali, nalali wodę, to po pierwsze świerszcze by to bardziej roznosiły, po drugie mogłyby się potopić nawet. Więc po prostu taki sposób uznaję za najbezpieczniejszy. Jest jeszcze hydrożel, ale hydrożelu nie mam, także stosuję coś takiego. I teraz patrzcie. Woda nam tutaj normalnie wypływa, kiedy ściśniemy. Więc dobrze. Ten koreczek już możemy sobie odłożyć na bok. Ten w sumie też na chwilę. Następnie to zobaczycie w następnym filmie. W filmie na temat hodowli karaczanów. Ponieważ sporządzam taką mieszankę. Yy, to chyba robił Mati i mrówki, czy tam mrówki, jak zwał, tak zwał. Yy, ja nawet nie wiem, czy zrobiłem to tak samo jak on, ale myślę, że podobnie. Tylko muszę znaleźć lepszy sposób na zmielenie tego, ponieważ dalej to są no, duże grudki tego. Ale jednak yy, moja karmówka to je, tak, więc no, nie jest tak źle po prostu. Teraz im tu nasypiemy tego, one to yy, mega dużo tego jedzą, ale myślę, że. Tyle im powinno wystarczyć. Dobra, mm, więc to już im zamykamy. Dam im tutaj płatki dla ryb i następnym razem, jak będę robił tą swoją taką mieszankę e, dla e, tego jedzenia, dla karmówki, e, dosypię im tego po prostu do... Ta, e, do e, zmielę to razem z tymi płatkami dla ryb. To są najzwyklejsze za 5 złotych <gryw> ze sklepu i to właściwie rękami mogę nałożyć. Ponieważ to nie jest aż takie sypkie, one to mega jedzą. Jakim to dałem pierwszy raz, tym świerszczom, zjadły to w 10 godzin i to takie to pełne. Dlatego z czystym sercem mogę dać im tutaj trochę więcej. Dlatego mamy już nasz trzeci koreczek napełniony. I co nam teraz pozostaje? Teraz nam pozostaje. Tylko i wyłącznie nasypać naszym, nie nasypać, tylko włożyć te koreczki do naszych świerszczy, zrobić to pensetem. Nie słuchajcie, ręką to zrobię. W sumie nic mi się takiego nie stanie. Gdzie to było wcześniej? To było tutaj. Tutaj były te płatki. Następnie ta mieszanka zbożowych, wszelakich rzeczy. Tutaj. No i nasz. Wacik z wodą idzie tu, tylko o, Śwież się musi odsunąć. I mamy wszystkie rzeczy. Tutaj wam się jeszcze postaram wkleić, co się działo, kiedy dałem im pierwszy raz jedzenie tutaj. Także działo się naprawdę masakra. Myślę, że już ten film jest długi, bo nagrywam to mniej więcej myślę, że która jest godzina u mnie teraz. U mnie jest prawie 15, czyli około myślę 2-3 godzin już to nagrywam ten jeden film. A czeka mnie jeszcze jeden dzisiaj i zmontowanie tych dwóch filmów. Także nieciekawie. Świerszcze odkładamy i bierzemy następną rzecz. Właściwie nie rzecz A zwierzęta czyli karaczany tureckie, których już hodowlę założyłem jakiś czas temu. Zobaczycie w następnym filmie. Będę szczegółowo o tym mówił. No i co? Tak patrzę teraz do nich, że oczywiście im tutaj ostatnio, że mieszanki mają dostatecznie sporo, ale czemu ja tutaj widzę, że wszędzie są nogi karaczanów tutaj na przykład. Pozbliżam Wam to. Ciekawie. Tu jest jeden trupek, ale to normalne. Wiecie co? Będę im musiał jednak Tą rurkę zmienić, dlatego dajcie mi chwilę na początek. Tak jak wcześniej dałem, świerszczą damy im płatki dla ryb, tylko już widzę, że im się kończą. Dlatego dosypimy tego więcej. Następnie dajemy im tą moją mieszankę tutaj. Tylko wiecie co, już im nie będę tego dosypywał, aczkolwiek nie no. Jak już y, świerszczom nasypywałem, to karaczanom też tego nasypię. I jako następne dajemy im nasz wacik. Ja go nie będę wymieniał, bo właściwie po co? Policzyłem przed chwilą moje karaczany. Jest ich 21 dokładnie, bo w filmie, który widzicie, będziecie widzieć y, za tydzień, a który był nagrywany przed tym, który widzicie teraz, y, chyba zawyżoną podałem, bo podałem coś 25 czy 30. Także mam równiutko 21 karaczanów. Teraz Wam tu pokażę karaczany tureckie. Yy, były hodowane od wylęgu, jakby co. Już są około centymetrowe sztuki tutaj. Skończyliśmy już praktycznie robotę z karaczanami. Więc przesypujemy je tutaj. Aha, jeszcze jedna najważniejsza rzecz, czyli ich kryjówka, ale to dam im zaraz. Yy, to jest fajne w hodowli karaczanów. Że nie trzeba przykrywać wieczka, kiedy je hodujecie, ponieważ te karaczane nie chodzą po płaskich powierzchniach, typu szkło czy tam plastik. Więc po prostu macie pewność, że wam nie wyjdą nigdzie. Co ciekawe, kiedy one się przewrócą, to macie kilka takich przypadków. Teraz one się nie umieją podnieść w ogóle. Ciekawe. Także dajemy im e, niewytłoczkę, bo stwierdziłem ostatnio, że z wytłoczek się mega trudno zdejmuje te karaczane. E, dlatego stosuję teraz zwykłe rolki po papierze toaletowym. Więc mamy tutaj roleczkę, zwykłą, najzwyklejszą. E, ja robię tak, że ją e, może będzie widać. Łamię ją w pół, tak wyginam. I robi się wtedy taka tutka. I dajemy im to tutaj teraz. I wszystko jest jak być powinno. Dobra, te karaczany sobie tutaj potem wejdą do tej roleczki. Tylko bym jeszcze to lekko tutaj przesunął. Dobra. Takie Widzę, że niektóre troszeczkę mało wigoru okazują, ale dadzą sobie radę. To jest tylko tydzień i myślę, żebym im to jeszcze dał tą, a w sumie nie wchodzą sobie do tego normalnie, więc co? Chyba właściwie. No, skończyliśmy cały odcinek. Także jeśli spodobał wam się odcinek, zapraszam do kliknięcia łapki w górę. Jeśli chcielibyście zostać ze mną na dłużej bądź po prostu podoba wam się moja praca, to co robię teraz na YouTubie, zachęcam do kliknięcia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na nowe ciekawe materiały bądź po prostu jakieś pytanie do mnie, zachęcam do pisania w komentarzach i tymczasem z mojej strony to jest tyle. Dzięki za oglądanie i cześć, do następnych odcinków i pa! Wow jeszcze chwila dla wytrwałych, bo byłbym zapomniał. Nagrywam to chyba z 20 minut po tym, jak już wszystko, jak już odcinek zgrałem i wszystko powyłączałem, musiałem rozstawiać na nowo, ponieważ chciałbym Wam jeszcze pokazać to, co biorę na wyjazd. Także szybko, myślę, przelecimy to w 2 minuty. Na początek biorę, kupiłem sobie ostatnio takie pojemniki. To są pojemniki 250 ml, takie zwykłe foliowe, można by powiedzieć. Czekajcie, bo. O. Na karmówkę są na przykład dobre. No, takie pojemniki. Pewnie większość z tego, co Wam teraz pokazuję, mi się nie przyda do łapania zwierząt bądź innych rzeczy fajnych, ale no, po prostu. Lepiej mieć niż je nie mieć. Także to już dajemy tutaj. Yy, następnie biorę yy, trzy takie probówki. To są no, większe dosyć probówki. Znaczy większe. Większe w porównaniu do tego co Wam teraz pokażę. Czyli strzykawek, bo trochę ich biorę. No, wiecie, na wypadek, gdyby było dużo fajnych rzeczy, to lepiej mieć wszystkiego więcej strzykawki odkładamy. E, następnie e, te pojemniczki takie fajne, co ostatnio sobie je kupiłem. Proszę bardzo, one są dosyć duże. Biorę dwie, dwa takie i jeszcze dwa tej wielkości. Tylko jeden będę musiał umyć zaraz, e, więc pojemniczki idą tutaj. Tu je położę. E, następną rzeczą, którą biorę jest oczywiście wata, bo wata jest jedną z najprzydatniejszych rzeczy, tylko jej sobie będę jeszcze musiał troszeczkę dokupić. Bierzemy oczywiście taśmę, bo taśma jest właściwie do wszystkiego do terrorystycznych rzeczy, do mojego sprzętu, którym wszystko będę nagrywał. Zawsze jest coś do sklejenia plastelina czasami trzeba jakąś próbówkę uszczelnić, czy coś w tym stylu. Biorę jeszcze igłę, jakbym miał jakieś takie na przykład w strzegawkach miejsce, gdzie bym musiał coś nawodnić, więc biorę igłę na wszelki wypadek. Lupa. Lupa też się może przydać, bo na przykład gdyby mi się tam nudziło i bym chciał coś pooznaczać, jakieś gatunki, które bym złapał, to dlatego właśnie, dlatego właśnie biorę sobie lupę. Bierzemy jeszcze papier toaletowy, ale to już Wam chyba nie muszę pokazywać, bo to każdy wie jak wygląda. Pensety: biorę dwie pensety, czyli jedyne jakie mam właściwie. Jedna jest 12,5 cm, a druga to jest 20, o ile pamiętam. Będę sobie jeszcze musiał kupić jedną większą troszeczkę, ale to kiedy indziej. Mam nadzieję, że tych nie zgubię, oraz ostatnią rzeczą, która przyda się wieczorem bądź w nocy, jest to latareczka. No, taka najmniejsza. Mamy ją już od dosyć dawna świeci LEDem, także fajnie. I co? Ja myślę, że wam się spodobał ten krótki wycinek. Mam nadzieję, że materiał nie wyszedł jakoś mega długi i was nie zanudziłem. I chociaż parę osób dotarło do tego momentu, także co? Teraz już tak na serio do następnego odcinków. Cześć!